Znowu ruszamy z akcją Zaadoptuj psa. W tym tygodniu prezentujemy 9-letnią damę. Psia dziewczyna do najdrobniejszych nie należy, kondycję ma dobrą, usposobienie przyjazne. Ceni sobie czystość i spacery u boku ukochanego lub dobrej koleżanki. Czworonożna piękność przebywa w schronisku od miesiąca i już zaskarbiła sobie sympatię jednego z pracowników, który chce nie najmłodszej już damie znaleźć przyjaciela na dobre i na złe. Kto się po prostu zostawił, raczej no zostawił, bo nie mógł się nią zaopiekować i tak została. Mam nadzieję, że ktoś ją weźmie, bo jest fajny piesek. Tak, żeby ktoś ją do domu wziął, no bo bardzo polubiłem tego psa. Jest tu od jakiegoś czasu, no i jest miły piesek. W schronisku czworonogów niestety wciąż przybywa. W dniu realizacji nagrania do grona porzuconych i niechcianych trafił ten przesympatyczny pies. Sukę znaleziono koło przychodni w Ostródzie. Pilnowała wejścia do budynku. Właściciel proszony jest o kontakt. Każdy z przebywających tu zwierząt czeka na dzień, w którym zgłosi się po nie opiekun lub ktoś, kto zapewni lepszy los. Za pośrednictwem naszej kamery udało się pomóc już kilku psom. Promocja piesków poprzez telewizję Ostróda i w autobusach myślę, że jest trafionym bardzo pomysłem, gdyż po emisji poprzedniego programu udało nam się oddać do adopcji pieska. Piesek o imieniu Lisia znalazł dom, szczęśliwy, i jeden z piesków prezentowanych, które trafiły do schroniska, wrócił do swoich właścicieli. Do najkrócej przebywających w domu dla zwierząt należy między innymi ten pies. To był przyjaciel człowieka niewątpliwie przez wiele lat. 10-latek został wyrzucony z samochodu. Pan pozbył się kłopotu, bo zwierzę najprawdopodobniej ma problemy ze stawami i wymaga leczenia. Mimo ran zadanych sercu, pies ten bardzo tęskni. Wkrótce będzie gotowy do adopcji. Natomiast ta długowłosa starsza pani, licząca sobie ponad dekadę, dryfowała po Jeziorze Drwęskim. W schronisku przebywa zaledwie kilka dni. Pracownicy podejrzewają, że sunia ma słabość. Aby wzrok. Wystraszony pies nie przywykł jeszcze do nowego miejsca, licząc, że niebawem zostanie stąd zabrany. Teraz prezentujemy dżentelmena z prawdziwego zdarzenia. Mimo że psiak jest ruchliwy i energiczny, ma kilka schorzeń. Zwierzak nie dowidzi, nie dosłyszy i ma problemy z chodzeniem. 2 miesiące temu błąkał się po Ostródzie. Ta 4-latka trafiła tu 2 tygodnie temu. Została przywieziona do schroniska przez obcych ludzi. Osoby, które są zainteresowane adopcją przedstawionych czworonogów lub rozpoznali swojego przyjaciela, dodatkowe informacje uzyskają pod numerem telefonu 505 438 301.